Zgłębianie tajników robotyki, wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauce oraz międzynarodowa integracja. Goście z Rumunii i Bułgarii odwiedzili Gorzyce, by razem z uczniami zespołu szkół realizować kolejny innowacyjny projekt. Jak wyglądały wspólne działania i jak młodzież podchodzi do takich inicjatyw? Możliwości, jakie w zakresie edukacji daje Unia Europejska, są ogromne, a zespół szkół w Gorzycach mocno korzysta z projektów międzynarodowej wymiany młodzieży. Uczniowie mogą w ten sposób nie tylko gościć swoich rówieśników z wielu krajów, ale także sami wyjeżdżać i zdobywać ciekawe doświadczenia. Placówka organizuje tematyczne projekty przygotowane pod określony kierunek kształcenia. W Zespole Szkół w Gorzycach już po raz kolejny zorganizowana jest międzynarodowa wymiana młodzieży. Tym razem odwiedziło nas 17 uczniów i nauczycieli z Bułgarii i Rumunii. W kwietniu nasza młodzież wyjeżdża do Włoch, a w maju z rewizytą przyjeżdżają Włosi. Dzięki programowi Erasmus ponad 300 uczniów z naszej szkoły całkowicie bezpłatnie odwiedziło większość krajów Europy. Daje to dużo, ten projekt naprawdę zmienia życie i po prostu w tym projekcie, jak bierzesz udział, pierwsze to zapoznajesz dużo nowych ludzi, możesz podróżować tak jak chcesz, tak jak ci będzie lepiej do tego państwa, które chcesz poznać oraz do tego państwa kultury, którego chcesz poznać. Ja myślę, że takie projekty są bardzo ważne w naszym życiu, ponieważ nie każdy może sobie pozwolić na takie wakacje za granicą, tym bardziej, że tutaj się jedzie tak jakby samodzielnie ze szkoły i nie jedzie się jako turysta do hotelu, tylko jedzie się do czyjegoś domu i się poznaje tę kulturę i się rozmawia z ludźmi, więc to bardzo rozwija. Projekt nosi nazwę Robo i nastawiony jest na przeprowadzenie szkoleń i doświadczeń z robotyką oraz stosowanie w nauce nowoczesnych technologii informacyjnych. Jak do udziału w projekcie podchodzą nauczyciele z Rumunii i Bułgarii? Podczas naszego pobytu w Polsce staramy się programować roboty, pracujemy z komputerami, staramy się pracować nad różnymi trasami robotów, cały czas dokładamy nowe zajęcia, nowe aktywności. Tytuł naszego projektu to właśnie robotyka, nad tym pracujemy. Chciałabym bardzo podziękować wszystkim, bardzo mi się podoba w Polsce, bardzo mi się podoba region, w którym jesteśmy. Dziękuję wszystkim za gościnność, chciałabym kiedyś wrócić tutaj. Jesteśmy tutaj, żeby pracować nad projektem Robo. Jesteśmy pod wrażeniem szkoły i przyjęcia nas tutaj w Polsce. Uczniowie wspaniale się dogadują, spotkali się już wcześniej w Bułgarii, spotkali się w Rumunii, nawiązują się nowe przyjaźnie, te wcześniejsze utrwalają się, wspólnie pracują nad projektem, poszerzają swoją wiedzę. Najważniejsza jest wymiana doświadczeń dotyczących nauki, bo w każdym kraju jest ona prowadzona trochę inaczej. Możliwość wspólnego przeprowadzenia doświadczeń, szkoleń i realizowania założeń projektów jest tu najważniejsza. Nie można jednak zapominać o społecznej funkcji europejskiej wymiany młodzieży. Młodzi ludzie z gorzyckiej szkoły poszerzają swoje horyzonty, poznają nowych ludzi i oswajają się z inną kulturą. Jest to bardzo ciekawa koncepcja na poznanie nowych języków, nowe przeżycia. Nie jest to tylko tak, że jedziemy, ale też przyjmujemy, co za tym idzie. Mamy tak jakby więcej czasu na poznanie nowych przyjaciół i jest to bardzo duża różnica kulturowa, którą możemy przełamać i poznać. Jest to bardzo ciekawe przeżycie, polecam wszystkim. Jest to bardzo rozwijające, mamy czas na naukę wielu nowych rzeczy, których nie poznalibyśmy normalnie w szkole. Daje to dużo nauki dla mózgu. Uczy się, jak programować roboty, jak one działają oraz to, na jakich zasadach w ogóle działa robotyka. Da się zobaczyć inne technologie, bo każdy kraj robi coś swojego. W swoim zakresie ma inne części, ma inne programy i zawsze to jest ciekawe. Można się wiele nauczyć właśnie o tych robotach i jak to wszystko działa, ogólnie o elektronice. Chyba też chodzi kulturowo, można się bardzo rozwinąć. Grupa nauczycieli i uczniów z Bułgarii i Rumunii mogła nie tylko poznać, jak wygląda nauka w Polsce, ale także zobaczyć chociażby urokliwy Sandomierz. Jak młodzi ludzie będą wspominać pobyt w Gorzycach?
Spędzam wspaniały czas w Polsce, poznałem dużo nowych kolegów, wspaniale z nimi spędzam czas, tak jak już powiedziałem. Zwiedziliśmy dużo ciekawych miejsc, nauczyliśmy się wiele rzeczy związanych z projektem, z pracą robotów, także jest to bardzo fajny czas. Bardzo się cieszę, że mogę być tutaj, że dostałam tę szansę, żeby przyjechać do Polski. Spotkałam bardzo dużo nowych ludzi, niektórych już widziałam w Bułgarii, w Rumunii. Tutaj zaprzyjaźniłam się z kolejnymi. Pracujemy nad projektem, poszerzamy swoją wiedzę, uczymy się nowych rzeczy. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będę mogła odwiedzić Polskę. Zespół szkół w Gorzycach ma na swoim koncie wiele udanych projektów, które świetnie wpisują się w profil kształcenia placówki. Wyjazdy zagraniczne czy też przyjmowanie uczniów z innych krajów sprawiają, że można rozwijać nie tylko wiedzę w ramach kierunku kształcenia, ale także kompetencje językowe. A programowanie jest bardzo ważne, zarówno dla technika informatyka, mechatronika, jak i mechanika, a więc podstawowych kierunków nauczanych w naszej szkole. Międzynarodowa wymiana w młodzieży w kolejnych latach na pewno w Zespole Szkół w Gorzycach będzie kontynuowana, ponieważ są z tego bardzo duże korzyści, szczególnie dla uczniów. Uczniowie mają motywację do nauki języka angielskiego, zapoznają nowych kolegów, nowe przyjaźnie oraz poznają kulturę innych krajów.